Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, jak socjalizm, to zaraz inflacja. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Inflacja, tak jak w Zimbabwe, kiedy no Zimbabwe to chyba była Rodezja, chyba Rodezja. Jak socjaliści przejęli, no to Zimbabwe miało tam galopującą inflację. Tam drukowali pieniądze, to miały tam po 12, 15, 20, 50 zer. Cholera wie, ile tych zer to miało. W Wenezueli było podobnież. No i w Ameryce zaczyna się socjalizm, a jak się zaczyna socjalizm, no to jest wenezuelska inflacja. Będzie amerykańska inflacja? No, chyba raczej nie. Chyba raczej nie, no ale teraz jednak prawo popytu podaży działa. Cały ten rok to był jeden wielki zastój, jedno wielkie zatrzymanie. Ludzie z ochotą biegną, dostają te zastrzyki w desperacji. Jak się tak rozmawia, to dziadkowie szczególnie, dziadkowie mówią, zaszczepię się, żebym mógł odwiedzać wnuczków. No to jest makabryczne, jak co zrobili urzędnicy z obywatelami, szczególnie, że tak dużo ludzi nie chorowało i tak dużo ludzi nie umierało. To jest makabra. Mówi się o inflacji i wspomina o latach 1970 w Ameryce. Dużo ludzi opisuje to, no ale to większość ludzi to nawet to albo była młoda, albo nawet nie pamięta, albo nie wie o co chodzi. Także w pierwszym kwartale 1973 roku, no to było coś nieprawdopodobnego. Ceny takie tego wszystkiego, co ludzie kupowali, to podskoczyło 30% w skali rocznej. No, hurtowo te ceny wszystkie produktów rolniczych podskoczyły 50%. No to jest nieprawdopodobne, o połowę, tak? Mięso, cena mięsa podskoczyła prawie dwa razy, 90% tylko w pierwszym kwartale 1973 roku. Olej opałowy wzrósł dwukrotnie, ziarna soi wzrosły też prawie dwukrotnie, także to było nieprawdopodobne. Kolejki na stacjach benzynowych, bitwy na stacjach benzynowych, tam były takie rzeczy, że oni sprzedawali w dni przestępne i dni, no każdy mógł kupić co drugi dzień tą benzynę, ale był bałagan. Teraz można zauważyć, że wszystkie te ceny kawy, zboża, żyta, tych rąbanki, nierąbanki, to wszystko idzie, oleju opałowego i normalnego oleju, no to idzie w górę, taki możliwe, że to będzie taki super cykl, gdzie cały czas to wszystko kosztuje coraz więcej, wołowina, wieprzowina, mięso jako takie, żyto, zboże, owiec, metale, gaz, oleje, no wszystko co ludzie kupują, no to będą kupowali za więcej. Na wiosnę 1973 roku, kiedy tak samo było zapotrzebowanie, prawo popytu i podaży, także ludzie zaczęli to kupować, no i było takie duże ciśnienie na to kupowanie. Także wszystkie ceny wszystkich tych wytworów zaczęły rosnąć. Te minerały, no wszystko w zasadzie. Latem, no to już była inflacja, podskoczyła do 11%. No i w zasadzie do 1980 roku, no to była 10, 11, 12% inflacja. No kiedy się skończyła? Skończyła się wtedy, kiedy Federalna Rezerwa Finansowa, minister zrobił oprocentowanie na 20%. To zlikwidowało inflację, no ale w zasadzie wprowadziło Amerykę w ciężką recesję. 20% w 1980 roku, no to trzeba pamiętać, że ludzie domy jak kupowali, no to musieli płacić 20%
rocznie samego oprocentowania. Także domy były bardzo tanie, bo to domy były mniej więcej w cenie 2-3 lat pracy jakiegoś pracownika, także że w 1973 roku operator tokarki na przykład zarabiał $1 na godzinę, no to 2000 godzin jest w roku, bo jest 52 tygodnie razy 40 godzin, no to jest tam ponad 2000, no to zarabiał 2000 rocznie, czyli domy były mniej więcej po 4-5 tysięcy kosztował dom. No tyle tylko, że jeżeli ktoś brał 4 tysiące pożyczki, no to płacił $800 samego oprocentowania. $800 samego oprocentowania, tak, także to były prawie pół pensji musiał płacić za same oprocentowanie. Dlatego domy były takie tanie. No i dzisiaj to zapotrzebowanie jest też podobne, bo w 1973 roku Stany Zjednoczone wychodziły z takiego kretyńskiego eksperymentu socjalistycznego. To się nie mówi o tym, ale w 1971-1972 wprowadzono eksperyment taki, że kontrolę wynagrodzeń, no i kontrolę cen. Te kontrole cen spowodowały, że to sztucznie ceny zostały zaniżane, no i w zasadzie uciszyły jakiekolwiek takie sygnały ekonomiczne, co się dzieje na rynku, i nie wiadomo, nie widać było, że rynek się jednak przegrzewał. Rząd federalny, tak samo jak i teraz, co robił wtedy, w 1971 roku, no były niskie oprocentowania, no i to wszystko pompowało. No dzisiaj jest troszeczkę inaczej, no bo rząd federalny to jednak pożycza, bo drukuje więcej forsy, no i wypuszcza te bonds, oprocentowanie, no i tak samo skupuje te wszystkie obciążenia bankowe, hipoteczne, tak, także to wszystko jest, to się miesza, no ale to jest też dzisiaj niebezpieczne. Pod koniec 1972 roku, przed tym, kiedy cała ta inflacja po prostu wyskoczyła w górę, ekonomia wyglądała, że była najsilniejsza, jak tylko mogła być w tym czasie. Wzrost roczny, no to był 8%, bezrobocie, no to było 4%, to bardzo, bardzo mało. Inflacja była około 6%. Przed pandemią, no tak samo w Ameryce ekonomia była bardzo mocna. Wzrost gospodarczy to był 3%, bezrobocie było 4%, a inflacja, no to tak mniej więcej około 1%. No tyle tylko, że inflacja, no to też jest dziwacznie liczona, bo inflacja to jest tylko taki podstawowy koszyk, ale jak się powinni liczyć w zasadzie dużo więcej, włączając mieszkania, domy i tego rodzaju. No ale to też jest w Ameryce dziwaczne, bezrobocie. Bezrobocie to nie jest liczba ludzi bez roboty, to jest liczba ludzi, którzy firmy opłacały ubezpieczenie na wypadek zwolnienia z pracy, i ludzie, którzy uzyskują ubezpieczenie te bezrobotne. To jest definicja amerykańska bezrobocia. I ludzie bez roboty, no to jest dużo więcej. W Ameryce mniej więcej na 340 milionów ludzi, wszystkich młodych, średnich, starszych i tak dalej, no to około 115 milionów płaci, no nie, może nawet nie płaci podatki, 115 milionów wypełnia te wszystkie formy podatkowe. No i z tych 115 milionów ludzi 50% w zasadzie nie płaci podatków, no bo kwota zwolniona od podatku w Ameryce na małżeństwo jest 24 tysiące, $12 tysięcy na jedną osobę. W 2021 roku, no Ameryka zaczyna się wysuwać powoli z tego zamknięcia, po tej panice,
po tej pandemii. No, pandemia, panika zniszczyła wzrost, rozpierniczyła ekonomię, przycisnęła trochę te ceny, no ale to nie było tak jak cena, kontrola cen 50 lat temu. Polityka federalna jest jeszcze większa, ekonomiczna. Kongres ustanowił $2 tryliony w zasadzie wpuścił, no, z podatków amerykańskich. Wcześniej też dał prawie 2 tryliony. Także sporo tych pieniędzy nie jest jeszcze wydana na poziomie państwowym, jak i prywatnym. No i co to znaczy? Czy to znaczy, że to samo się stanie, to co było w 1970 roku? Ten cały stymulus porównując do 1960 roku, no są jakieś takie obawy, że obawy, no chęci są takie, że ludzie po prostu wyzwolą się z tych kajdanów tego COVID-a, z tej diabelnej polityki, no i zaczną wydawać pieniądze, co oszczędzili w zeszłym roku. No, pensje zaczną wzrastać, także będzie większe prawo i pobytu zadziała, no i ceny zaczną rosnąć. 50 lat temu, no to było tak, że były problemy z przewożeniem, fabryki nie produkowały, no ale dzisiaj fabryk w Ameryce w zasadzie to już nie ma. Nieruchomości też szalały, dzisiaj też szaleją. Kantówki, drewna, drzewa, wszystkiego brakowało. Dzisiaj też zaczyna brakować, no bo ludzie w tych tartakach przestali to produkować. No i te ceny wszystkich tych rzeczy żywnościowo-produkcyjnych na rynku rosną nieprawdopodobnie. No, część optymistycznie mówi, że inflacja będzie 2%. No, mam nadzieję, że będzie tylko 2%. Ale jak jest zapotrzebowanie większe, a nie ma zaopatrzenia, no to wszystko idzie. No, jest nadzieja, że Biden nie zrobi tego problemu, co Nixon. Nixon zrobił w czerwcu 1973 roku. On patrzył się, że ta inflacja zapiernicza nieprawdopodobnie. Obywatele byli wściekli ze względu na inflację. No i on zadeklarował, wprowadził rozkaz prezydencki, że jest zamrożenie cen na 60 dni. Także, że na początku 1970 roku był taki program stabilizacji ekonomicznej, który próbował zatrzymać inflację przez to, że rząd kontrolował ceny. No i to jest lekcja dla wszystkich rządów. No, każdy normalny to powinien rozumieć, że w ten sposób nie da rady tego regulować i że to nie wychodzi. Kongres w 1974 roku zrobił coś takiego, że zabronił prezydentowi robić takich numerów. No, Biden na dzień dzisiejszy wydawał najróżniejszych rozkazów prezydenckich. No ale prawo w Ameryce jest takie, że prezydent nie może już rozkazem prezydenckim zatrzymać cen. No ale rozkazem prezydenckim zatrzymał rurociąg z Kanady na południe Ameryki. No i mu się to udało. Też nie wiadomo, za jaką cholerę, jak mu się to udało. No, inflacja na dzień dzisiejszy jest mniej więcej opanowana, no ale nie wiadomo, kiedy ugryzie. Nie będzie tak jak w Wenezueli, no na pewno nie będzie tak jak w Wenezueli, nie będzie tak jak w Polsce, nie będzie tak jak w Zimbabwe. Zobaczymy,
co ekonomiści się nauczą, no i jak będą żyć normalni ludzie, jak ciężej będzie żyć dla normalnych ludzi. Zdrowia, szczególnie dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję wam wszystkim za konserwatywne podejście, za takie tradycyjne podejście. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Dziękuję, że głosujecie na konserwatystów, że głosujecie na republikanów. Na pewno 2022 wszyscy w Ameryce musimy iść głosować na normalnych, bo to, co się dzieje, no to jest po prostu nieprawdopodobne. Przekaz dla socjalistów w Ameryce polskojęzycznych. Widzicie, co się dzieje. Cena benzyny poszła przez ostatnie 12 miesięcy. Ostatnie 3 miesiące. To poszła o 1/3. Rozdawnictwo pieniędzy powoduje to, że zaczynają być rozmowy o podatkach. No, jak zwykle komuniści obiecują, że powieszą tylko dziedziców, no ale niestety przychodzą też po parobków i po robotników. To nigdy nie jest tak, że wystarczy powiesić dziedzica. Prędzej czy później zaczyna się pojawiać kułak. Zdrowia dla normalnych.